Zaczynamy od skoczka numerem startowym 11, Hamidulina. Rosjanin, jego rekord życiowy, no tak, przepraszam. Niestety była to fatalna próba Rosjanina, aczkolwiek wydaje się, że nie doznał przy tym kontuzji. Patrzymy raz jeszcze, co się wydarzyło. Z progu wyszedł dobrze, nie miał problemów. Korygował rękoma lot. Ale tutaj te dyski już mu zaczęły się chwiać. Podchodząc do lądowania, już nierówno. Tak. Lewa narta poszła już na śnieg, prawa była jeszcze w powietrzu. Tam nie bardzo jest jak odlecieć. Musi w tych warunkach skoczyć daleko Martin Helwart. Ciągle jest ogromnie lubiany. Oła. Za daleko chciał. No, bardzo umiejętnie, chociaż wydaje mi się, że uderzył. Druga odległość do skoku Harry Oli. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na pożegnanie z konkursem drużynowym. Gregor Schwierencauer. Pięknie, pięknie. No równie daleko, ale z upadkiem. Może jeszcze dalej lądował niż Harry Oli. Walczył o odległość, ale skończyło się upadkiem. No właśnie, zobaczmy, ile skoczył. 220. Hienon kauden huipennukseen viimeiseen hyppyyn lentomäessä Planitsassa. Tommi Nikusen merkki kestää siellä hetken. Vastavirtausta on tarjolla myös Janne Ahoselle, kun sieltä lähdetään. Sieltä lähdetään viimeiseen hyppyyn tällä kaudella. Hän on kiinni tämän kilpailun voitossakin onnistuessaan. Ja sieltä tulee Janne aivan käsittämätön hyppy, jonka hän kaatuu. Toivon mukaan ei satu pahasti, se oli karmea hyppy. Denn geringste Fehler können verhängnisvolle Folgen haben. Der Slowene Robert Kranjec hatte vorgestern noch großes Glück. Zwei ernsthaft verletzt, aber vermutlich ohne bleibende Schäden. Leffler. Oj, spadł z progu, żeby sobie niczego tylko nie zrobił. Musiał jakiś podmuch wiatru albo zagapić się. No, na szczęście doświadczenie chłopaka, choć przecież jeszcze, no, proszę, wstanie o własnej sił.
tu jeszcze widzą Państwo jedną rzecz, za chwilę powiem. Proszę zwrócić uwagę na narty. Ojeju! O Boż! Przepraszam za tę reakcję, ale fatalna sprawa. Fatalna sprawa. No, to świadczy o tym, że jednak ten konkurs jest strasznie ryzykowny. Andreas Wellinger drückt sich weg. Und was ist dann passiert? Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, muss ich ehrlich sagen. Da war sehr aggressiv vom Schanzentisch, hat natürlich alles gegeben, wollte oben mehr Geschwindigkeit. Wydaje mi się, że jest w stanie daleko skoczyć. Świetny sezon, ale miał właśnie takie słabsze drugie skoki. Wyszedł dobrze, znowu go trochę ściąga, ale ściąga go niewiarygodnie daleko i upadł. Upadł, przesadził, ale skok był niesamowicie daleki.